Znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu, w metrze w Sztokholmie. I co tutaj zaskakuje? Są naprawdę bardzo ładne sufity, freski. To bardzo ładnie zostało tutaj wszystko namalowane. Tam nie będę łazić, ale to jest dokładnie tak samo jak tutaj. Wyjeżdżamy sobie dalej. To są takie fajne jaskinie, tak muszę powiedzieć. Wyjadę sobie do góry, a zaraz wrócę na dół. I pójdziemy sobie jeszcze właśnie pooglądać dalej. Żeby to pomalować wszystko na niebiesko. Tutaj po drodze są jeszcze jakieś plakaty, nie plakaty. Zobaczymy, co będzie, jak tutaj wyjedziemy na górę. Podejrzewam, że to już będzie końcówka, ale zaraz zjedziemy sobie na dół i pójdziemy sobie dalej. Dokładnie. Tu już jest wyjście, także nie ma nic aż tak spektakularnego, to jest normalne metro, ale wracamy do pięknych, wspaniałych fresków, które będziemy mieli zaraz okazję zobaczyć. Może też przejdę, będzie szybciej. Niemniej bardzo fajne przestrzenie. Duże wysokości. Trzeba przyznać, że ktoś się namęczył z tym metrem. Już tak mówiąc odpowiednio. Proszę, by się coś skrzeniło ze schodami. Się wydaje, że ładnie wszystko. Naprawdę. Po prostu pięknie. Idziemy sobie tamtędy, chyba można sobie tam wejść. Znowu te spektakularne sufity. Jedziemy sobie dalej. Kiedyś będą zdjęcia archiwalne, czy teraz wiadomo, jak jest w różnych państwach. Ja też sobie tak chodzę po tym metrze, ale zakładam, że wszystko będzie w porządku i że tak powiem, nie będę uczestnikiem żadnych zdarzeń niepożądanych. Turyści na to zwracają uwagę, oczywiście zwykli ludzie nie, no bo wiadomo, to że jest dla nich wszystko takie naturalne. Ale muszę przyznać, że naprawdę wygląda to spektakularnie, bardzo ładnie. Są to naprawdę gdzieś tam ogromne przestrzenie. Ja się tu jeszcze przejadę kawałeczek w tą stronę. Dla kogoś, kto ma klaustrofobię, to nie jest tak do końca. No, to jeszcze sobie zobaczymy od tej strony. Jest naprawdę fajnie.
ktoś mi powiedział, że fajne metro jest w Sztokholmie, ja sobie myślę, okej, ale o co chodzi, tak. No ale to już wiemy, o co chodzi. Wybrałam ten poziom, bo tutaj wydaje mi się najciekawszy, z reszty będę miała zdjęcia.